Do końca roku na Podkarpaciu powstanie 10 nowych dziennych domów seniora, a 11 już istniejących otrzyma dofinansowanie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chce także wprowadzić coroczny dodatek socjalny dla najbiedniejszych emerytów w wysokości 500 zł. O zmianach w polityce senioralnej rozmawiano dziś w Rzeszowie w czasie konferencji, w której udział wzięła wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 8 milionów osób w Polsce to seniorzy. Do 2020 roku będą stanowić niemal 1/4 społeczeństwa. W województwie podkarpackim na ponad 2 miliony 100 tysięcy mieszkańców 22% stanowią osoby, które osiągnęły już 60 rok życia. Z tej grupy 22% około 18% są to osoby powyżej 80 roku życia. Ta struktura społeczna sprawia, że osoby te w wielu przypadkach znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych i stąd potrzeba zmiany dotychczasowej polityki społecznej realizowanej przez rząd. Na Podkarpaciu działają dziś 22 uniwersytety trzeciego wieku, 11 rad seniorów, 43 związki emerytów i rencistów, 28 klubów seniora, 46 kół gospodyń wiejskich oraz 46 domów pomocy społecznej. Jednym z najważniejszych działań realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest program Senior Plus. Dzięki niemu w 2015 roku powstało 12 dziennych domów Senior Plus. W tym roku na utworzenie nowych domów wsparcie otrzyma kilkanaście podkarpackich gmin. W Polsce na koniec roku 2017 będzie działało 257 tego typu placówek dla prawie 6800 osób. A w województwie podkarpackim na koniec 2017 roku będzie funkcjonowało 21 placówek zapewniających 456 miejsc dziennego pobytu. Kolejnym ważnym celem programu Senior Plus jest uchronienie osób starszych między innymi przed oszustwami i przemocą. Wybierając placówkę, zwróć uwagę na to, czy znajduje się ona w rejestrze prowadzonym przez wojewodę, a także czy oferuje opiekę lekarzy ogólnych i lekarzy specjalistów, w tym geriatrów, oraz korzysta z usług opiekunów, fizjoterapeutów, psychologów czy dietetyków. Pamiętajmy o tym, że starość to jest szczęśliwa, powinna być szczęśliwa część naszego życia, które powinno być dobrze zorganizowane, a usługi i pomoc powinna być dostarczana taka, jaka w danym czasie jest potrzebna. Właśnie dlatego jeszcze w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce znowelizować ustawę o osobach starszych. Zgodnie z planami resortu, seniorzy odbierający do 1500 zł brutto emerytury od marca 2018 roku mieliby dostawać roczny dodatek w wysokości na przykład 500 zł. Sfinansowanie nowego dodatku będzie kosztować 2,5 miliarda złotych.